Cześć, z tej strony Marcin. Kolejne 22 zadanie z książki Teraz matura z poziomu podstawowego z planimetrii zestawu A. 22 zadanie jest bardzo fajne, proste i przyjemne, zresztą sami zobaczycie, ponieważ albo robicie Talesa, twierdzenie Talesa, albo podobieństwo trójkątów, ponieważ trójkąt OAB oraz trójkąt OCD są podobne, bo tu jest taki sam kąt, tu jest taki sam kąt i tu jest taki sam kąt jak w tym drugim trójkącie. Tak, kąty są takie same. Ale ja sobie to robię, wolę robić z Talesa, ponieważ jak ja to robię, ten sam bok do tego samego, czyli tu jest bok skośny, tu jest bok poziomy, a tu jest bok, a w cudzysłowie nazwijmy go pionowy, tak? Czyli mamy tak, 6 przez Y, 8 przez 5. Tak, to jest takie proste. 6 razy 5, 30, y razy 8, 8y. Podzielmy to przez 8, czyli y równa się 30 ósmych, czyli 15 czwartych, czyli 3 całe i 3 czwarte. Koniec. Jasne? Druga proporcja, żeby wyliczyć x. Poziome ze skośnym. 3 przez 6 równa się poziome ze skośnym. 3 plus x przez 6 plus 2, czyli 8. 3 razy 8 jest 24, 6 razy 3 jest 18 plus 6 razy x to jest 6x. Odejmiemy sobie 18, czyli 24 minus 18 to jest 6, równa się 6x. Podzielimy to przez 6, a więc x równa się 1. Już. Tylko pamiętajcie, że musi, by to dobrze wyszło, to musicie brać odpowiednie takie same, tak? Czyli ja wziąłem sobie to ramię trójkąt, to ramię kąta z Y i to samo ramię kąta z tym samą prostą, tak? Tylko równoległą. I tutaj poziome ze skośnym, poziome ze skośnym. Tylko tu było krótki, krótki, a tu będzie dłuższy, dłuższy, tak? O te wartości. I tyle. Takie to proste. I już. Pytania w komentarzach, łapki w górę i do 23. Smykamy. Heja! Zmotywuj nas do dalszej pracy, zostawiając łapkę w górę i subskrypcję. Jeśli dalej masz problemy z matematyką, zajrzyj na naszą stronę matematykaspasją.pl.